Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Kolejny dzień, kolejna nasza przygoda. Tak, dzisiaj z metra Młociny autobusem 210 przyjechaliśmy w okolice Campinosu do miejscowości Truskaw. Już jesteśmy na pętli autobusowej, zaraz zaczniemy nasze, że tak powiem, naszą... Wędrowanie i nasze przygody tutaj. Tak, za nami bardzo ładne murale. Tutaj już pomnik przed chwilą był widziany. Nie nastawiamy się dzisiaj na keszy, bo będzie keszy mało, około tam góra 5 sztuk, ale może odwiedzimy Palmiry, zobaczymy, gdzie dzisiaj nas nogi zaprowadzą. Zapraszamy miłego na film. Dnia. I dotarliśmy po krótkim spacerze z pętli do samego obszaru Natura, Puszcza Campinoska. Mamy tu opisy, gdzie idziemy. Mogiła Powstańców Leszno PKS. Leszno PKS mamy 18,8 km. Truskaw Parking. Palmir. Pójdziemy sobie do Palmir dzisiaj. Co ty na to? 4,2 km. I okej. Czarnym szlakiem. Przeczytajmy jeszcze, co tutaj jest. Mamy mapkę na razie czego. Sobie trzeba ją sfilmować, bo jakby nie było zasięgu, to jesteśmy chronieni, że tak powiem. I czarnym szlakiem lecimy. Jak tu tej kładki nie było, to ciekawe, jak tu się przechodziło. Fajnie siedzi infrastruktura spacerowa na poziomie, że tak powiem. Zrobili na wszystkich możliwość przejścia, nie tak już widać turystyczne takie szlaki, takie dzikie. Pogoda nam sprzyja. Odpukać. Idziemy dobrze, czarny szlak już na drzewku zaznaczony. Coraz bardziej mi się tu podoba. Jeszcze żeby te łosie były, co? Oprócz mnie. Żadnego łosia. Teraz przyszedł pan z psem, to już na pewno łosia nie będzie. A my sobie idziemy tędy. Obszar ochrony ścisłej Cyganka. Utworzony w 1977 roku. Co za data? Idziemy, chociaż zablokowane. Nie, może nie ryzykuję. Ale tam mi się podoba bardzo, co? Tam jest fajnie. Kolejne takie bloczki leżą, żeby nie wchodzić. Chyba tam naturalne bramki. Czy łosie gryzą, czy nie gryzą, to się będziemy martwić, jak go spotkamy. Ale jest dzisiaj duża szansa na spotkanie innego łosia. Ścieżka dydaktyczna. Wow. Fajnie. Chcesz spać? No, byłoby. Wytyczone szlaki. Nie, no i na przyjemne miejsce. Chociaż trochę byłam sceptycznie nastawiona, ale jest miło. Skręcamy. Tak, każdy skręca w prawo. Jakieś drogowskazy. O, już żeśmy 2,5 km przeszli. A patrz, a do przystanku jest 3. Ale cicho, spokojnie, ten wiatr już nie jest taki odczuwalny, jak wyszliśmy z autobusu, teraz jest tak już przyjemny. Cieko, ja zaraz będę rękawiczki chyba ściągał. Oj, trochę piasku tutaj. Uważaj, nie potknij. Co po niektórym tu się już gleba nie odpowiada, po piachu nie będę szła. A ja idę. A co? Powoli dochodzimy do kolejnego punktu kontrolnego. Tu już z daleka widać jakąś budowlę betonową. Wywieczniki już widzę, czyli najprawdopodobniej jakiś bunkier z czasów II wojny światowej. Idziemy to spenetrować od tamtej strony, ale pierwszy... Jest tam wejście?
No drobinka jest. Wejście do bunkra zostało zamurowane. Żeby tam się nie krzątać. Czarny nas interesuje. Czarny tu chyba... O, a tu jeszcze jest zakaz wejścia. Tu mamy tak. Tu mamy tak. I kurczę, i najgorzej mamy wybór, bo mamy do góry. Tak? No i pod górę. Cmentarz Palmiry 08, pod górę. Te. Kurczę, jesteśmy na urlopie i są szlaki, jest pod górka. No, czemu w tym więcej? W tym naszym tupaniu, dreptaniu najważniejsza jest pogoda i to jest dzisiaj trafione. Powoli już zmiana garderoby. Pozbywam się. Ale ten las jest fajny za nami. Jak ładnie. Coś chciałem jeszcze powiedzieć. Aha, dzisiaj nie idziemy na ilość kilometrów, dzisiaj idziemy na jakość, a poza tym będziemy w lesie do tej pory, aż spotkamy łosia. Jeżeli nie będzie łosia, nie wyjdziemy z lasu. Taki challenge. Ok? Mhm. Łosiu! Jestem. Patrz, jakie tu są górki. I w dół teraz. I w górę. I w dół tam, o kurka. I zobacz, co tu się będzie działo teraz. Patrz. Jak tu jest w dół? Z górki na to, co szukili. Nie, no aż tak? Nie. Przybliżymy sobie. A już prawie jesteśmy w celu. Nie ma. Panowsku. Czarny szlak doprowadził nas do wyjścia z lasu, do jakiejś brukowanej ulicy. Podejrzewamy, że tu jeździ ten sezonowy autobus 400 coś z Młocin do samych Palmir. On jeździ tylko w sezonie letnim. Teraz oczywiście go nie ma, no ale nic, idziemy dalej. I już jesteśmy prawie na miejscu. Jak się szło przez ten las? Super. Przyjemny las, przyjemne miejsce. Słońce się strasznie nam odbija. No i super, bo świeci i niech świeci. Zobacz, co się dzieje. No ładnie. Ho, ho, ho. Proszę Państwa. Czynne. W sezonie zimowym od 9 do 16. Wtorek, niedziela, wstęp wolny. Pewnie, że idziemy. Z tym wchodzeniem do muzeum to żeśmy się troszkę zagalopowali. Poniedziałek dzisiaj. Wtorek, niedziela, wstęp wolny. Od 9. W poniedziałek muzeum nieczynne. A dzisiaj mamy... Poniedziałek. Przypomniała mi się historia z tej, co żeśmy na PKS biegli kiedyś. Lecimy, a okazało się, że on tego dnia nie jeździł. Bo to był weekend akurat wtedy. Tak jest. Inaczej. No. Znowu zmora. Znowu ten pech. Ale nie pech. Jesteśmy na tyle, mieszkamy blisko, że sobie tu przyjedziemy kiedy indziej i podjedziemy. Blisko Palmir mieszka. 40 km blisko. Do widzenia. Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować. Jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć. Cmentarz wojenny. Wchodzimy na teren cmentarza. Las krzyży, dosłownie las krzyży.
Ale patrz, jak to historia, wszystko. Tu są NN na przykład niektórzy, no nie, ale patrz, jak tu, patrz, Stanisław Dziedzic, student, urodzony w 1915, rozstrzelany w Palmirach, NN, Stanisław Owczarczak. Jak to historia, jak to wszystko, wiesz, wiadomo, że Kazimierz Sobiński, ksiądz, proboszcz parafii Góra Kalwaria, beatyfikowany, urzędnik, rozstrzelany, uczeń, tam mam dalej, urzędnik, student prawa, szef. Ale widzisz, że tutaj są też żydowskie te pomniki? Zeter. Dotarliśmy z Truskawia, dotarliśmy do Palmir, cmentarz Palmiry. Stąd udamy się czerwonym szlakiem na Dziekanów Leśny. Nie będziemy ryzykować, żeby schodzić ze szlaków w Puszczy Kampinoskiej. Raz, żeby nie zabłądzić, dwa, żeby... Nie zabłądzić, to byśmy nie zabłądzili, tylko że wejścia są niebiletowane, tylko mandatowane, więc... Tak. No i kto teraz się... Poprawiam się, bo się okazało, że mam coś nie tak. Będziemy ze sobą lustro nosić. Mam lustro, tylko w plecaku. A teraz nie jest postój na upiększanie się. Doszliśmy do rozwidlenia dróg. Mogilny mostek. Dziekanów Leśny, stąd jest do NZK 5 km i 2,6 Palmiry parking. 2,6 i 5, 7, 10 km jakbyśmy chcieli jeszcze iść do Palmir, tam na Kesze. To wychodzi 10, idziemy? Decyzja szybka, idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Powoli zmienia się rodzaj lasu i jeszcze 2,5 km do Kesza numer 1 i smarujemy w te brzuski. Czyżbym tu miał konkurencję? Owszem. Korci troszkę, żeby w te brzuski wejść? No, trochę by się spenetrowało w brzuski, ale nie mamy na to czasu, no i tutaj nie można. 5000 zł za borowika z Puszczy Kampinoskiej. Nie polecamy nikomu, dlatego szorujemy dalej. W żadne brzuski nie idziemy. Nie. O, i mamy turystę na trasie. Gdzie pan idzie? Mogę iść z panem? Dawaj. No tak kulturalnie, bo nie wiem, czy pójdę. Piękna droga. O, tu. Szaleście listkami. Udajemy się tam w prostą ścieżką. Piękną. Żeby nie być gołosłownym, grzyby są, ale niestety w puszczy nie można go zbierać. Zostawiamy. I co z tym łosiem? Nie ma łosi. Ale pani. Tak. Świeżutki zapach żywicy. Aj, mówiłam to kiedyś, że zapach jest przyjemny, no ale kosztem drzew. Wypada tu jeszcze dodać, że powoli wychodzimy z lasu, żeby podjąć Kesza, ale potem jeszcze tu wrócimy. Musimy w miejscowości, wiosce Palmiry poszukać około 4 Keszy,
Jak nam się to wszystko uda, to wam pokażemy. I wychodzimy z lasu, idziemy. I idziemy dalej. W miasto. Zaczynam się obawiać. Stacja doświadczalna. Jestem surowo uzbroniony. Instytutu Parazytologii. Co by to miało nie znaczyć? Jestem surowo uzbroniony. Czasami do znalezienia kesza potrzeba wielu poświęceń. Bo wskazówka jest, że chyba tu. W tym słupie. Gdzieś musi być w tym słupie schowany kesz. A najprościej mamy... mi jest to zrobić w ten oto sposób. O proszę. Tego to się nie robi. Szukam. O! Jest. No i tą samą drogą trzeba wrócić. I jest. Ja mam z tobą dobrze. Zaliczone. Tak jest. Kolejny cache. Jesteśmy na koordynatach. Ruch jak na Marszałkowskiej, ale jesteśmy do Warszawy 25 km, do Łomianek 10. I już, proszę państwa. I mamy to. Na żyłce, proszę. Mamy logbook. Elegancko wpisujemy się. Jak okiem sięgnąć? Facelia błękitna. Taki kącik roślinny już za nami. Jesteśmy w miejscowości Łomna, szukamy jeszcze jednego kesza. Pola. A my szukamy kaplicy grobowej rodu Trębickich. I w tej kaplicy, gdzieś tam w krzakach, ma być to, co nas interesuje. Kaplica znaleziona. Będziemy się przedzierać przez te pokrzywy. Mamy listopad, więc ja już nie jestem w krótkich gaciach. Ale gęstwina niesamowita. Co to? Parzą? Nie boisz się? No jakichś duchów, nie wiem czego. Grób rodzinny Antoniego Trębickiego, urodzony 1765, pochowany 834. I nawet znicze są, co dziwne, proszę. Wchodzisz tam? Ale co? Chodź, idziemy. W całym tym gąszczu, przy kaplicy, przy tym grobie rodzinnych tego Trębickiego, mam przy dziupli, mamy schowany kesz. Kesz nie jest za bardzo tutaj. Co tu się dzieje, proszę państwa, ale logbook jest, kredki są. Dobra, wpisujemy się do logbooka. Ostatni dzisiejszy cache jest w kościele, w okolicach kościoła w Łomnej. Zobaczymy, czy uda nam się go znaleźć. Już jesteśmy wpisani. Trzeba go schować głęboko na kolana. Przykryjemy to liśćmi jeszcze. O! I już wszystko jest. Lecimy szybko na autobus 750, który powinien być, nie wiem, za 8 minut. Nagrodę Nobla dla tego, kto nam by wytłumaczył. Skrzyżowanie jest i na każdym rogu, na każdym jest przystanek autobusu 750. I jakby gdzie indziej jeździł. I jakby jeździł gdzie indziej, po prostu Matrix. Nie wiemy, o co chodzi, ale tu ma być podobno 14:40 ten autobus. Może nam się... Podobno do Warszawy kiedyś dojedzie, więc 52 minuty na metro Mociny. Zaraz zobaczymy, ale... Powoli już możemy się z państwem pożegnać. Jeszcze pokażmy ten przystanek w Łomnej. Nazywa się Łomna Wschód. Już go mijamy, tu czekamy na nasz dyliżans. I dokończymy naszą dzisiejszą eskapadę.
Tak. 17 z haczkiem wyszło, na mapkach wszystko się pokaże. Tych kilometrażowych. Wioski takie, żeśmy... Przysłowiowe psy szczekają. Co było słychać, więc wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Fajnie było, parę keszy znalezionych. Nowe tereny odwiedzone, nowe kesze zdobyte. Tu już mamy wszystko też porobione. No i co? No i wypada się pożegnać. Pożegnać, zaprosić na kolejne wypady. I oczywiście namówić na zabawę w geocaching. Dzień, jakby co. Subskrybujcie.